W dzisiejszym odcinku testy regresyjne. Co to w ogóle znaczy? Bezpieczeństwo API. Jakie to jest duże ryzyko? Ciekawy webinar na temat User Stories i na zakończenie zmiany w Mozilla. Czas zaczynać! Dawno tego nie mówiłem, cześć, ja nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning, czyli wasza poranna garść artykułów, newsów i ciekawostek do waszej kawy czy herbaty. Żebyście sami nie musieli przeszukiwać internetu, tylko dostali garść artykułów, które was zainteresują codziennie, żebyście z rana mogli się przygotować do ciężkiego dnia. Jeśli śledzicie konkurs, pewno widzieliście na Facebooku informacje o zmianie nagród. Jedna z nagród była książka Antona Angelowa, Testing Galaxy. Niestety zdarzył się chochlik. Trochę się nie dogadaliśmy z autorem i wysłał mi swoją inną książkę na temat wzorców projektowych w automatyzacji. Jest to bardzo fajna książka i to był oryginalny nawet plan, żeby to ta książka była w konkursie. Tylko po prostu w trakcie organizacji Anton wydał swoją nową książkę, dlatego zdecydowałem się na nią. Co się wydarzyło? Znacie powiedzenie Assume makes us out of you and me? Praktycznie to się wydarzyło. Jednego dnia gadamy o tym, że on wydał tą książkę, ja mu gratuluję i mówię, że fajny pomysł i tak dalej. Następnego dnia odzywam się do niego, żeby mi nie wysłał, że chciałbym od niego kupić książki z autografem, żeby można było wystawić je tutaj w konkursie. Autor się zgodził, szybko się dogadaliśmy, bardzo dużo załatwił i temat się skończył. Po prostu później wysłał te książki, no i książki przyszedły, otwieram paczkę, patrzę, ale to nie te książki. Więc wchodzę na LinkedIna, gdzie rozmawialiśmy, przeglądam naszą dyskusję i nigdy żaden z nas nie powiedział, o jakich książkach rozmawiamy. Ja traktowałem to jako kontynuację naszej poprzedniej rozmowy, czyli że rozmawialiśmy o nowej książce i że o niej mówię. On zrozumiał, że no chodzi mi definitywnie, musi mi chodzić o to, no bo kto będzie chciał w jakimś konkursie jego świeżo wydaną książkę z opowiadaniami? No, nie mieściło mu się to w głowie. Więc po prostu się rozjechaliśmy wymaganiami. Więc jaka jest lekcja z tego? Nawiązując do wczorajszego artykułu Macieja Kusza, jak już dogadacie się, potwierdźcie, że mówicie o tym samym. Żeby nie było. Winą jest tutaj, nie ma tutaj tak naprawdę winnego, po prostu było zwykłe niedogadanie. Książki są dobre, jestem z nich bardzo zadowolony. A wiecie co? Nawet wam pokażę. Duża książka, mnóstwo stron i autograf autora. Mam nadzieję, że to, że zmieniliśmy nagrody, wam nie będzie przeszkadzało. Pozostałe pozycje, czyli Phoenix Project, Clean Projekt Phoenix, bo wersja polska, Czysty Kod i Internet Rzeczy, nie uległy zmianie. Dalej są w nagrodami. No i zaczynajmy. Tytuł samo za siebie. Regression and Functional Test are Meaningless. Przyznam się szczerze, artykuł nie jest do końca clickbaitem. Autor nie mówi tego, że chodzi mu o same słowa. Że tytuł sam jest bez znaczenia. Że tytuł jest sam bez znaczenia. On nic nie wnosi. Nawiązuje do sytuacji, autor nawiązuje do sytuacji, którą miał ostatnio, że no, napisaliście tam automatów i czy to znaczy, że mogą przestać puszczać testy regresyjne. Dalej odbywa się lekki rant autora, że tak naprawdę te testy to co on, że ludzie nie rozumieją, co znaczą testy regresyjne, że tak naprawdę testy regresyjne to po prostu no, testy, które sprawdzają nie nową funkcjonalność, tylko istniejącą, więc tak naprawdę każdy test dodany w obecnym sprincie, następny już jest regresyjny i tak dalej, i tak dalej. Co w sumie ma rację, bo to z definicji jest TQB, mniej więcej to znaczy tyle, że jest to test, który sprawdza, czy nie powstały jakieś defekty w funkcjonalności, która nie była modyfikowana w obecnym sprincie. Autor robi jeden duży błąd. Jak na początku czytałem artykuł, bardzo fajnie się z autorem zgadzałem, ale w pewnym momencie robi jeden duży błąd. Co to za błąd? Autor zakłada, że druga strona nie rozumie, czym są testy regresyjne. I to jest spory błąd. Dlaczego? Bo oni pytają go się, czy po prostu mogą przestać odprawiać swoje testy regresyjne. Tylko, że autor w ogóle nie bierze pod uwagę innej rzeczy. Coś, co już parę razy widziałem.
Przyszedł automatyk, napisał jakieś automaty, nic kurde nie mówił, jak to się mapuje na testy, co oni obecnie robią. I tak naprawdę pytanie jest takie, czy testy automatyczne pokrywają już wszystko, co my testujemy manualnie w ramach regresji? I to jest prawdziwe pytanie, jakie padło. To jest takie, powiedzmy, niezapytane wprost, bo autorzy po prostu się pytają, no okej, czyli one robią wszystko i nie musimy wykonywać manualnej regresji. I na to pytanie autor tutaj nie ma odpowiedzi. Dlaczego? Bo teraz pytanie, jak on zrobił te testy? Tego my nie wiemy. Jeśli faktycznie brał ich testy manualne i przepisał na automaty, super. Okej, dobra, to był sarkazm. To nie było super. Jest, mogę zrobić bardzo długi rant na temat tego, czemu testy manualne przerobione na automaty się nie sprawdzają. Czemu jest z nimi duży problem w utrzymaniu i czemu ogólnie są słabe. A więc to, co prawdopodobnie autor zrobił, to po prostu odpowiednie rzeczy pokrył unitami, pokrył testami integracyjnymi i całą resztę spiął testami UI-owymi. I wiecie, co jest tutaj problem? Jest cholernie trudno przerzucić to na scenariusze do testów regresyjnych, które obecnie istniały. Autor kompletnie przerzucił w całym tym artykule, zapomniał o jednym istotnym kroku, a mianowicie zaplanowaniu strategii. Napisał jakieś automaty i tyle. Może trochę za bardzo się tego krytykuje, ale tak to wynika z tego artykułu. Napisał jakieś automaty i myśli, że wszystko jest pięknie. Nie wziął pod uwagę strategii, jak wdrożyć zespół, to nie wziął pod uwagę, jak oni mają z tego korzystać, jak to się wpasowuje w obecną i strategię testową, jak tę strategię należy zmienić, tylko po prostu przyszedł i zobaczył wieśniaki, testują manualnie. A teraz spójrzmy z ich strony. Dostali jakieś testy API, dostali jakieś testy unitowe i tak naprawdę żadne z tych testów może się okazać, że nie pokrywają ich scenariuszy regresyjnych. Że na przykład może się okazać, że to się stało. Przetestowali jakieś funkcjonalności, ale na przykład test sprawdza jeszcze te trzy rzeczy i te rzeczy nie są pokryte. I co się okazuje? Test dalej zostaje w suite regresyjnej, no bo tak naprawdę tamte rzeczy to on robił przy okazji, idąc do miejsca, gdzie faktycznie coś sprawdza, które nie jest sprawdzone. I ja miałem taką sytuację. Koledzy w projekcie obok napisali testy API, ale nigdy nie pomyśleli, jak to w pełni spiąć z ich obecną regresją. I się okazało, że oni pokrywali pojedyncze stepy w scenariuszy testowych i tak naprawdę i to były takie stepy, których nawet nie dało się wyjąć z tych scenariuszy, żeby je przyspieszyć. Więc tak naprawdę wtedy odpowiedzią było, sorry, nic nie zrobiliście. Z naszej perspektywy może zespół, zespół może szybciej mieć feedback i tak dalej, ale regresja, która jej celem zmniejszenia było głównym celem automatyzacji, nie udało się. Wręcz się proces jeszcze wydłużył. Cieszę się, przyznam się szczerze, to jest pierwszy raz, gdzie mam artykuł, z którym tak bardzo się nie zgadzam. Bo zgadzam się z pomysłem autora, że stwierdzenie regresji jest bardzo mało znaczy, ale nie zgadzam się z jego interpretacją. Autor wchodzi w kolejną rzecz, także tutaj, że no testy funkcjonalne są podobnie rozmyte, bo na przykład on uważa, że unit testy to także są testy funkcjonalne. Jak najbardziej, ja się zgadzam. Dalej autor mówi, że trzeba faktycznie zacząć definiować terminy, czyli że na post-deployment API regression test i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okej. Okay. I się z nim zgadzam, i się z nim nie zgadzam. Po pierwsze, zespół, praktycznie każdy zespół ma swoją jakąś terminologię. Albo jest to terminologia narzucona przez firmę, albo to są terminologie, którą wyrobili sobie na własne potrzeby. Więc ewidentnie tutaj wygląda na to, że autor przychodzi bez próbowania zrozumienia kontekstu zespołu, bez zrozumienia, jak oni używają jakich terminów, co dla nich te terminy znaczą i po prostu próbuje narzucić swoją jakąś wizję oświeconą. Z jednej strony, po to są konsultanci, żeby przyjść, przynieść jakieś swoją wiedzę, ale ewidentnie nieco mi się pojawia na pytanie. Czy on wie, co znaczy regression testing dla zespołu? Bo może się okazywać, że jest to bardzo unikalny termin oznaczający jedną konkretną rzecz. Jest taki artykuł, na który się trochę poirytowałem. Dawno nie było artykułów, o którym miałem jakieś bardzo negatywne rzeczy. A przyznam się szczerze, że jestem sam sobie pod wrażeniem. Bo gdy oryginalnie czytałem ten artykuł parę dni temu, gdy robiłem moje notatki, nie budował mnie aż takiego oporu. Dopiero jak to sobie wszystko przemieliłem w środku, moja opinia o tym artykule zrobiła się wiele bardziej negatywna. Ale co wy o tym sądzicie? Czy autor ma rację,
Czy może ja mam rację? Czy może racja jest gdzieś po środku? Co o tym sądzicie? Kolejnym artykułem jest kwestia API w DevOpsie. Że większość przyczyn problemów jest API i że na przykład według Akamaya, czyli Content Delivery Network, ponad 80% ruchów w internecie to jest ruch API. Co ma dla mnie całkiem spory sens, co powoduje, że to jest także wielkim wektorem do ataku. Tutaj autorzy prowadzą bardzo długą dyskusję, że API ma za dużo częstych błędów API, że po pierwsze jest brak zrozumienia różnicy między autoryzacją i autentykacją, gdzie przyznam się szczerze, ja regularnie z tym też się mieszam. Błędne konfiguracje autoryzacji, no i brak odpowiedniej infrastruktury do monitorowania. To wszystko rzeczy, z którymi się zgadzam. Autorzy następnie pokazują na przykładzie firmy Zelle, co to jest coś a la Google Pay czy Apple Pay, do płacenia za transakcje. Jak przez nie w pełni zabezpieczone API hakerom dostać do środka i naprawdę ukraść dużo pieniędzy w sposób taki, że no banki nie potrafiły powiedzieć, co się dzieje, bo z perspektywy banku wszystko wyglądało legalnie. No i autor też tutaj mówi, co my jako użytkownicy możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć. Mianowicie, że tenże higiena hasła, że regularnie trzeba zmieniać hasło i tak dalej. Przyznajmy się szczerze, fajnie się to mówi, ale jakbym kurde regularnie zmieniał hasła, to bym chyba praktycznie codziennie musiał, co bym praktycznie każdego dnia musiał jakieś jedno hasło zmienić, żeby mieć ciągle je w rotacji. Ale no niestety, żyjemy w takim świecie, że jeśli macie jakieś ważne hasła, to jednak trzeba zmieniać regularnie. Naszym następnym materiałem na dzisiaj jest webinar, który właśnie się odbędzie dzisiaj. Jest to webinar, który odbędzie się dzisiaj. Mike Cohen, twórca piramidy testów, będzie miał webinar na temat prowadzenia user stories i jak je należy robić. Nie wiem jak wy, ale mnie to bardzo ciekawi, bo to jest gość z dużym doświadczeniem, który wie co mówi, więc ja postaram się go dzisiaj obejrzeć i zachęcam też was. Więc zapisujcie się, póki jeszcze są miejsca. Na zakończenie artykuł, a mianowicie rozpiska Mozilli. O co chodzi? Mozilla, autorzy Firefoxa, ostatnio mają duże zmiany. Przyznam się szczerze, jestem bardzo nie na bieżąco na temat tej firmy, bo ostatnimi czasy czytałem dużo książek jak Drive, jak Starfish and the Spider i parę innych, które pokazują Mozilla jako idealistyczną firmę, gdzie działa w pewien sposób inne modele niż typowe korporacyjne, że to jest jej sukcesem i na tym faktycznie działa. Fast forward parę lat do przodu, gdzie jesteśmy teraz, i okazuje się, że to nie działa. Naprawdę chciałbym zobaczyć, co by mieli na ten temat do powiedzenia autorzy tamtych książek w obecnych czasach. I to jest właśnie ogólnie ciekawa rzecz. Jeśli czytacie te książki jak Drive i tak dalej, popatrzcie sobie, w którym miejscu są te firmy, na które one się powołują. Bo ja nie zapomnę, jak oni się dużo powołują na pewne sytuacje z Yahoo, które na przykład Yahoo już dawno tego nie robi, bo się kompletnie nie sprawdziło. Dobre książki, fajne rzeczy, ale jest tutaj to ziarno piasku. Nie, że mi to sprawia jakąś satysfakcję, ale mimo wszystko warto o tym pamiętać. Co się stało? Mozilla zrobił restrukturyzację, wywaliło 250 osób. Przyznam się szczerze, nie wiem jaki był ich kompletny stan, więc ciężko mi powiedzieć. Ale z tego co wiem, to też nie było ich pierwsze zwolnienia, jakie zrobili. To co oni robią, próbują zmienić swoje nastawienie, że chcą jakby to powiedzieć, jak czytam te ich manifesto, co chcą robić i tak dalej. Dla mnie to brzmi, że chcą wrócić do wartości, o których właśnie pisały te książki a la Drive i Starfish and the Spider. Czyli, że no bardzo duże nastawienie na produkt, na mindset, na technologię, na community i ekonomię. Życzę im jak najlepiej i naprawdę jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ale jest dużo ludzi sceptycznych, o czym porozmawiamy sobie w jednym z następnych artykułów. Dziękuję, że ze mną byliście i miłego dnia. Do zobaczenia jutro.